Fifi tu, Fifi tu, Mika tu. To jest ćwiczenie, które słuchajcie, jest o tyle ważne i istotne, że nie tylko wymaga sprawności manualnej, ale przede wszystkim wymaga takich trzech cech, o których już mówiliśmy. Wymaga na pewno koncentracji, opanowania i pewności siebie. No jak łatwo się domyślić tutaj, ważna jest koncentracja, żeby pamiętać o tym, na czym się skupić, co jest ważne. Ważne jest opanowanie, bo przy wyjmowaniu klocka zobaczycie, że konstrukcja może się zachwiać. No i ważna jest pewność siebie, bo odpowiadacie w tym momencie nie tylko za siebie, ale też za drużynę. Drużyna, która przegra, ma za zadanie wykonanie 50 pompek. Myślę, że 50 pompek będzie optymalne. Spróbujecie wybrać czarnego klocka. Można to zrobić w ten sposób. Tak? I można używać tylko i wyłącznie jednej ręki. Jeśli wam się zdarzy zdekoncentrować i wziąć klocki do drugiej ręki, wtedy już macie jedną przegraną. Tak? To jest jasne? Wolno używać tylko jednej ręki przez całe ćwiczenie. Ostatni!
źle dałem, to po prostu... Nie, nie poprawię, to są wyspane. Właśnie jak...